Wtorek, 7 dzień maja, Radosław Salamon, witam i zapraszam na kolejny odcinek programu Piłkarskie Niższe Ligi. Wraz ze mną w studiu Adam Michalik, współtwórca programu i nasz stały ekspert. Adam, witam cię serdecznie. Witam serdecznie. Adam, majówka kojarzy nam się z takim okresem dosyć leniwym. Leniwa nie była dla zawodników grających w niższych klasach rozgrywkowych, bo część grała i pierwszego, i teraz czwartego, piątego. Ale jak to zwykle bywa, mimo tego, że tego natężenia spotkań nie było aż tak wielkiego jak w poprzednich sezonach, to niektóre zespoły, no, niektórym zespołom odbiła się czkawką. No tak, no, niektórym odbiła się czkawką, ale też było sporo meczów, które gdzieś tam można było fajnie oglądać, stosunkowo wyrównane i gdzieś tam można było fajną walkę. No, mi akurat się trafił w niedzielę bardzo fajny mecz, no, w Jaczowie, no, czysta dramaturgia, zresztą zobaczymy później wypowiedzi obydwu trenerów. Skończyło się 4-4 Dragon, no, w 93 minucie wyrównał i naprawdę mecz taki, gdzie i kibiców i wszystko, klasa. No i na poziomie A-klasy to też od razu mi się kojarzy podobne spotkanie w Wilkowie, tylko że tam zwycięstwo wilkowianki, ale o tym też sobie chwilkę porozmawiamy. My zaczynamy jak zwykle od trzeciej ligi, tego co działo się z udziałem zespołów naszego regionu, a działo się sporo. Górnik Polkowice podejmował u siebie Piast Żmigród, no i wyszedł na prowadzenie już w szóstej minucie Rafał Karmelita po dośrodkowaniu Maćka Bancewicza, otworzył wynik tego spotkania, no i później taka troszeczkę sytuacja budząca różnego rodzaju emocje. Martin Sekwueme wdarł się w jakieś szarpanki i został ukarany w 40 minucie czerwoną kartką. No, wiadomo, że drużynie grało się dużo trudniej, ale potrafiła podwyższyć wynik spotkania na 2-0. Mariusz Szuszkiewicz wykorzystał rzut karny, no ale to nie koniec bramek. W 87 minucie na 2-1 trafił Grzegorz Mazurek, no i w doliczonym czasie gry Mateusz Jaros na 2-2. Adam, patrząc na to, że zespół grał 50 minut w osłabieniu, też jak gdyby, no nie, na pewno nie z najłatwiejszym rywalem Piast Żmigród, wiemy jaka jest też sytuacja, w poprzednich sezonach przyzwyczają nas do tego, a w ogóle już chyba w przypadku spotkań z Polkowiczanami, no to gdzieś tutaj no, sprawiał spore problemy i sporych problemów też dostarczył teraz, ale chyba trzeba szanować ten remis z jednej strony, no bo patrząc, że 50 minut w dziesiątkę, no ale z drugiej też pozostaje na pewno nutka niedosytu, no bo prowadzili 2-0 praktycznie do 88 minuty, 87. No właśnie, to jestem przyznam, trzeba patrzeć, że to było 2-0, no i zespół, który gdzieś walczy o drugą ligę, no pomimo gry w osłabieniu nie powinien wypuścić tego, no ale cóż, Polkowiczanie i tak spisują się bardzo dobrze tej wiosny, więc strata punktów z Piastem Żmigrą tutaj nic nie zmienia. Pewnie idą po drugą ligę i myślę, że jeszcze z 3-4 mecze i będzie można otwierać szampany i Polkowice no, będą musiały się zająć tym, co się dzieje, tym przygotowaniem zespołu na drugą ligę, no bo widzimy, że ale to takie łatwe nie jest. Teraz panie Ruch Chorzów z tej drugiej ligi, Rozwój Katowice, Rybnik. Naprawdę zespoły, które są mocne i tutaj nie można zlekceważyć tej wyższej klasy rozgrywkowej. I tam będzie trzeba od początku, szczególnie, że to będzie problem, bo za chwilę ta druga liga, która jest teraz, pozostały dwie kolejki i zaraz kończą i rozjeżdżają się na urlopy. Polkowicom zostało jeszcze meczów, a meczów? Siedem meczów. Więc oni kończą bardzo późno, a jeśli dobrze pamiętam, w połowie lipca już rusza kolejny sezon drugiej ligi. Więc tu nie będzie, to będą 3-4 tygodnie, czy jakieś transfery, czy jakieś czy w ogóle przygotowania. No to tu może być wielki problem, jeśli chodzi o to, więc tym szybciej ten awans udałoby się wywalczyć, tym chyba lepiej, bo część chłopaków można by było puścić na jakieś krótkie urlopy, żeby te przygotowania zacząć jakoś rozsądnie chociaż. Myślę, że może urlopy to jeszcze nie, ale pewnie będzie możliwość ogrywania większej, szerszego grona zawodników przed tym startem drugiej ligi. No a też, tak jak powiedziałeś, to też spowoduje, że odpoczną ci, którzy w zasadzie od dłuższego czasu ciągną ten wózek i oni są pierwszym wyborem. Nie puścić ich na urlopy, mówi, że nie wiesz, czy na urlopy. Wiesz co, wydaje mi się, że nie preferuje się jednak mimo wszystko tego, aczkolwiek nie jestem aż takim znawcą. Ekstremalna sytuacja, też pamiętajmy, no mówię, druga liga za dwa tygodnie kończy rozgrywki, a tutaj skończą w połowie czerwca, na początku czerwca, miesiąc czasu do ligi, no tutaj, żeby, wiesz, pamiętam, że tu część ludzi pracuje, nie pracuje, też potrzebują odpocząć, bądź co bądź w ciężkim sezonie. Spokojny jestem o to, bo jeżeli chodzi o trenera Dobiego, myślę, że on już ma tam plan mniej więcej w głowie poukładany. Ja wiem, że trener mówi, że koncentrujemy się na każdym kolejnym spotkaniu, aczkolwiek myślę, że już powoli no, trzeba analizować, tak jak Adam wspomniał, ten ewentualny i bardzo bliski awans do drugiej ligi. Drugi nasz przedstawiciel rezerwy Zagłębia Lubin w końcu pewnie pokonały rywalizację.
rywala na własnym boisku, KS Stilon Gorzów, Wielkopolski 3-0. No i gdzieś tutaj... Najważniejsze, że strzelają napastnicy. Właśnie, chciałem to powiedzieć, że najważniejsze, że zaczęli strzelać napastnicy. Patryk Szysz, 16:51 minuta, Eryk Sobków, 39 minuta. No i Adam, no teraz już wydaje się, że powinno być łatwiej, jak zespół się odblokował. Zobaczymy, no tej... Zagłębie, no bo zaprzepaściło szansę na awans na początku tej rundy. Już nie wierzę w dogonienie Polkowic. No to będzie gdzieś ściganie się o to drugie miejsce ze Ślęzą Wrocław. Ale najważniejsze właśnie, że te rezerwy gdzieś kolejne szlify zbierają, no bo to jest zespół, który średnia wieku, naprawdę to jest niewiele, ponad 20 lat. Jeśli w ogóle jest 20, no pamiętajmy, sam Bieszczad, który broni, to jest 16-latek. Adam, no na pewno jest to melodia przyszłości, tak jak o tym mówimy. Jest taki obrany kierunek i to nam się podoba, że jednak na siłę nie próbuje się grać tymi, brzydko mówię, zrzutami, spadami, no bo też pierwszy zespół ma o co walczyć, gra o europejskie puchary. To jest też na pewno dodatkowy czynnik, który też no takie decyzje wywołuje, aczkolwiek wiemy, jaka jest polityka klubu i tutaj priorytetem jest też ogrywanie tej młodzieży, co też ma miejsce i to gdzieś tam myślę, że w przyszłości będzie procentowało. Na pewno będzie procentowało, tym bardziej, że no, tak biorąc pod uwagę całokształt tego sezonu w tej trzeciej lidze, to na pewno pozostanie niedosyt, jeśli chodzi o Zagłębie, ale z drugiej strony trzeba patrzeć, że to jest wciąż miejsce na podium. Miejsce na podium uzyskane 16, 18, 19-latkami w większości. Z pojedynczymi przypadkami, gdzie są starsi, czy to Mucha, czy Sobków, starsi rocznik 97. No to też nie są nie wiadomo jak starsi zawodnicy i trzeba szanować to podium, które jest, no bo tak młodym zespołem, no to naprawdę nie jest wcale o to łatwo. Paradoksalnie troszeczkę powiem, że no wiadomo, życzymy Zagłębiu zajęcia tego czwartego miejsca w Ekstraklasie i zagrania w europejskich pucharach, ale to też troszeczkę gdzieś tam spowodowało, że pewnie mniej tych szans będzie dostawała ta młodzież, bo liczyliśmy, że mimo wszystko w tej rundzie finałowej może większe grono tych młodych zawodników, którzy na co dzień biegają w błyskach trzeciej ligi. Popatrzmy z drugiej strony, no, w bramce Forency, w obronie Oko, na zmiany w środku Slisz, Pakulski, to myślę, że Zagłębie i tak nie ma się co wstydzić, jeśli nie, chodzi broń o liczbę grania, więc o kolejnych to teraz pytanie, kogo wpuścić? No właśnie chodzi mi o to, kogo byś wpuścił sekretą do pierwszego zespołu? Że może, wiesz, ktoś dostałby więcej szans, jeszcze, albo ktoś zadebiutowałby nawet w Ekstraklasie, tak? Nawet to samo to zawsze też rozmawialiśmy o osobie Patryka Muchy. Też nie ukrywam, że pewnie liczyliśmy obaj na to, że może uda mu się w tej rundzie finałowej, chociaż raz, dwa pojawić się na boiskach Ekstraklasy, no ale wiemy, że będzie o to, myślę, niebywale ciężko. No tak, no szczególnie, że na tej pozycji gra dwóch wychowanków, więc i tak ciężko jest mówić, że zabrać miejsce jednemu wychowankowi, żeby wpuścić drugiego. No, grają najlepsi. No, jest, nie no, oczywiście, jest oczywiście. Momencie, więc wiesz, to jest takie gdzieś tam kalkulacja, no to tak jak mówię, no w tym momencie gra Filip Jagiełło i Bartek Slisz i no, to są zawodnicy, no na ten moment no, jest lepszy chyba od Patryka Muchy i no, będzie, myślę, musiał szukać szansy w kolejnym sezonie. Oczywiście. Już nie będzie Filipa. Zgadza się. Druga porażka z rzędu rezerw Miedzi Legnica. Trzecia z rzędu? Bo jeszcze 1 maja. A, 1 maja. Trzecia z rzędu porażka, tym razem z MKS-em Kluczbork na własnym boisku. 59 minuta, Dominik Lewandowski zdobywa bramkę, która okazuje się zwycięska dla drużyny z Kluczborka. Mała zadyszka, o tym też mówił trener Radek Bella, że no w tym meczu chyba wygrał zespół lepszy, który bardziej zasłużył na to zwycięstwo. No i że koncentrują się w tym momencie na tym, aby wrócić do tego, co było na początku rundy wiosennej, gdzie zespół był objawieniem, trzeba powiedzieć, i jednym z lepszych zespołów na starcie rozgrywek tej rundy rewanżowej. No tak, no to zawsze tak będziemy mówić, że te mocne zespoły tak, no, mogą mieć taki przestój. No, Zagłębie wyszło z tego przestoju, teraz się trafił ten przestój Miedzi. Myślę, że to może potrwać 3, 4, 5 meczów i potem ten zespół wróci ponownie do wygrywania. No, to jest to samo, co tak jak mówię, tak jak było w przypadku Zagłębia w ostatnich tygodniach. Zobaczmy, jak prezentuje się tabela po 27 seriach gier. KGHM za nam Górnik Polkowice, 63 punkty na fotelu lidera.
Ślęza Wrocław na miejscu drugim 53 oczka, rezerwy Zagłębia Lubin na miejscu trzecim 51 punktów, a rezerwy Miedzi na miejscu ósmym 39 oczek. Zrzućmy okiem na to, co dzieje się w dolnych rejonach tabeli. Przepraszam. Bardzo przepraszam. Na samym dole Warta Gorzów Wielkopolski 21 punktów, Lechia Dzierżoniów 23, Stilon Gorzów Wielkopolski 23, a Groplon Głuszyna 25 punktów. My przenieśmy się do czwartej ligi. Tutaj ze swoją kamerą byliśmy na pojedynku Stali Chocianów z BKS Bobrzanie Bolesławiec. Podopieczni Roberta Gajewskiego zwyciężyli 1-0. Posłuchajmy, co miał do powiedzenia trener. Na pewno należy się są 3 punkty, bo styl daje wiele do życzenia, bo uważam, że Bolesławiec był zespołem, który prowadził grę praktycznie przez całe spotkanie. No, czasami tak bywa w piłce, że nie zawsze zespół, który prowadzi grę, wygrywa. Dzisiaj na pewno chwała dla chłopaków za to, że do końca udało nam się zachować czyste konto, mi się troszkę szczęścia, no, ale no mówię, 3 punkty są zdobyte, to jest najważniejsze. Mając 1-0 do przerwy, gdzieś w drugiej połowie, w około 70 minuty, zawodnik dostał drugą żółtą, konsekwencję czerwoną kartkę. Nie takie oczekiwania, bo gdzieś powinniśmy się utrzymać w piłce dłużej. Gdzieś w końcowym meczu, to tak wyglądało. Gdzieś staraliśmy się utrzymać te 3-4 minuty przed końcem, ale to tak powinno wyglądać gdzieś po 70 minuty. No, daliśmy inicjatywę przeciwnikowi, że nie stworzył różne sytuacje. Na pewno pretensje są. Ale jak to się mówi, zwycięzca się ocenia. Styl na pewno wiele daje do życzenia, ale najwyższe są 3 punkty i trzeba ten zamach zamknąć. Mamy ten mecz za sobą, to jest historia. Trzeba też się skoncentrować na kolejnym mecz za drugi. Adam, no ważne zwycięstwo, tydzień w tydzień podkreślamy, że każdy, kto pokonuje BKS Bobrzan Bolesławiec, to dla nas też dobra informacja w kontekście utrzymania naszych zespołów w czwartej lidze. No i tutaj też Stalówka sprostała zadanie, aczkolwiek nie było łatwo i tak jak mówił trener Gajewski, no też sztuką jest wygrać w momencie, kiedy zespół gra słabiej niż rywala, a tego dokonała Stal Chocianów. No dokładnie, no gdzieś tam udało się walczyć te 3 punkty, ale tak jak rozmawiałem z Robertem, no do Stalówka to jest w tym sezonie drużyna, która gdzieś tam szkody czołówce nie robi, ale z tymi z dołu tabeli konsekwentnie wygrywa i nie ma jakiegoś większego problemu z punktowaniem na tyle, żeby spokojnie gdzieś tam w górnej połówce tabeli od początku sezonu praktycznie być i teraz też Chocianowianie jadą do Złotoryi bodajże i tam będą próbowali wyrwać punkty, no zespołowi, który podobnie gra jak oni. No, jeśli mówimy też poturbowany mocno po tym ostatnim spotkaniu. Przede wszystkim, tak jak mówimy jeszcze o Bolesławcu, co najważniejsze to były te 3 punkty, no, ale ze względu na Spartak Grabocice, no, widzimy, że na ten moment, biorąc pod uwagę, że z drugiej ligi spadną 3 zespoły, tam Borow Rybnik ma do bezpiecznego miejsca, ma 5 punktów straty i 2 kolejki do końca, więc ciężko mi jest wyobrazić, gdzie ma jeszcze jeden zespół przed sobą w strefie spadkowej. Trzeba liczyć, że 3 spadają z drugiej ligi, to oznacza, że spada 6 z trzeciej, w tym na razie jedna do nas. Jeśli faktycznie jedna do Lechia nas, Dzierżoniów, bo próbowałem sobie to teraz porozliczać, jeśli jedna do nas spadnie faktycznie, no to 3 ostatnie miejsca z naszej grupy spadną, ale jeśli, nie daj Boże, Fotoki Jena Gać jeszcze załapie się do tej szóstki, no to lepszy z zespołów z miejsc 12? Czwarty od końca, tak? Grębocice, miejsce Grębocic. Tak, 12. 12 wtedy jeszcze dodatkowo spadnie, a to oznacza raczej pewny spadek Sparty Grębocice, no bo średnia punktów w tym momencie Sparty to jest około 0,87 na mecz, a w drugiej grupie 12 miejsce ma tych punktów ponad 1 na mecz, więc myślę, że teraz wszyscy muszą trzymać kciuki za Fotohigienę Gać, no i oczywiście za Spartę Grębocice, żeby no, nie dała się przeskoczyć Bolesławcowi. No właśnie, Prowiczanka wygrywa w Mielsku 2-0, bardzo, bardzo ważne 3 punkty. To powoduje, że podopieczni trenera Pedryca mają już 9 punktów przewagi nad Bolesławcem i Grębocicami. I Adam, chyba możemy powiedzieć, że jesteśmy spokojni o utrzymanie Prowiczanki w tym momencie. Tak, to już się rozstrzygnie pomiędzy Grębocicami a Bolesławcem. No, tutaj to tak wygląda, no, 2-3 mecze z rzędu wygrywasz i nagle wracasz do gry. Ja pamiętam dalej początek sezonu wykonania Sparty Grębocice, też tam już nikim nie dawał szansy, a teraz na tej samej zasadzie Prochowice 2 mecze czy 3 wygrały z rzędu i nagle do góry uciekają.
tych meczów nie zostało dużo, potem zostało 6 czy 7 kolejek, więc nie ma wiele, nie ma wiele tego, szczególnie, że teraz w weekend spotkanie w Bolesławcu, no arcyważne dla całego układu i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No właśnie, Grębocice jadą do Bolesławca. Adam, trochę taka analogiczna sytuacja do tego, co było w tamtym sezonie z Górnikiem Złotoryja. Też mimo tej fenomenalnej wiosny, gdzieś tam do ostatniej praktycznie kolejki drżeliśmy o to, czy Górnik się utrzyma i tak samo może być w przypadku Sparty Grębocice. Nie, no myślę, że mimo wszystko nie ma co porównywać wiosny w wykonaniu Górnika Złotoryja, a wiosny w wykonaniu Sparty Grębocice. Ale mniej więcej sytuacja robi się analogiczna, jeżeli chodzi o punktowo i pozycji ligowej tabeli. Cieszę to, że Grębocice regularnie punktują. I gdzieś nie ma takich przestojów, że 3-4 mecze pozostają bez zdobyczy punktowej. Gdzieś się to udaje. Teraz za sobą mają pauzę. No, Bolesławiec nie wykorzystał tego i trzeba się tylko z tego cieszyć, bo wydaje mi się, że Sparta no, powinna sobie poradzić Bolesławcu. Najważniejsze, żeby tam nie przegrać. Zgadza się. Adam, ciekawie i seria trwa też Sparty Rudna, bo w 94 minucie udało się wyszarpać remis na trudnym terenie w Ścinawie, gdzie Odra prowadziła w tym meczu 1-0 po bramce Patryka Długosza, a w 94 minucie remis Spartanom dał Bartek Koruba 1-1, no i Sparta jest już w pierwszej części ligowej tabeli, bo bodajże na miejscu 7, zaraz będziemy mieli okazję się o tym przekonać. No tak, no, chwaliliśmy od początku tej rundy Spartę Rudna, zresztą ja zimą też podkreślałem, że ten zespół, no nie boję się tutaj o walkę o utrzymanie tego zespołu, że to będzie bardziej drużyna, która pójdzie do góry. No ta bramka Bartka Koruby w 94 minucie, zobaczyłem to pierwsze skojarzenie, jakie miałem, to ćwierćfinał PNL Cup poprzedniej edycji, starcie z Brazylijczykami, tam też w ostatniej akcji meczu. Bramka dająca remis i rzuty karne, po których Huta awansowała do półfinału. Zgadza się. Adam, no mocno pobity zespół Górnika Złotoryja w Jędrzychowicach, ale wiemy, w jakiej formie jest Apis. No tutaj czapki z głów przed Apisem i to też trzeba powiedzieć. 6-1 pokonuje Górnika Złotoryja. Ważne 3 punkty znowu Orli Wąsusz z outsiderem z Ruszowa, ale też trzeba cenić te punkty 3-0. No a my zobaczmy, jak prezentuje się komplet wyników z tej serii spotkań. Stal Chocianów, BKS Bobrzanie, Bolesławiec 1-0. Karkonosze, Jelenia Góra, Chrobry 2, Głogów 0-3. Orla Wąsosz, Wiktoria Ruszów 3-0. Włóknia Śmirsk, Prowiczanka Prowice 0-2. Apis Jędrzychowice, Górnik Złotoryja 6-1. Odra Total Ścinawa, Sparta Rudna 1-1. Mecz Orkana Szczedrzykowice z AKS-em Strzegą został przełożony i odbywa się właśnie w tym momencie. Z tym, że jest zmiana, rozgrywany jest w Strzegomiu, a gospodarzem formalnie tylko na papierze jest zespół Orkana Szczedrzykowice. Jak wygląda ligowa tabela? Chrobry 2 Głogów, 60 punktów, ale wiemy, AKS Strzegom jeden mecz zaległy, 58. Apis Jędrzychowice, 53 punkty. No i też w sumie jeden mecz mniej rozegrany niż Chrobry 2 Głogów. Ciekawe, czy jeszcze jeśli uda się... Jeśli Orkan by sprawił niespodziankę w Strzegomiu, to jeszcze mogłoby być... Może być jeszcze różnie. Aczkolwiek wydaje mi się, że mimo wszystko Strzegom to będzie ten zespół, który zajmie to pierwsze miejsce w lidze. Odra Total Ścinawa na miejscu czwartym 43 oczka, Górnik Złotoryja 5, 38, Stal Chocianów 7, 33. Tyle samo punktów ma również Sparta Rudna, stąd też powiedziałem, że... Pół dzieli tą siódmą lokatę. Druga część ligowej tabeli. Orla Wąsosz 30 punktów, Prowiczanka 29, Orkan Szczedrzykowice 27, Sparta Grębocice 20 punktów. No i tutaj będziemy czekać na rozwój wojskowych wydarzeń. Miejmy nadzieję, że utrzymają się wszystkie zespoły z naszego regionu. W klasie okręgowej na pewno niespodzianka. Księgienice biją Kuźnie. Niespodzianka. Znaczy, patrząc na formę Księgienic ostatnio, niespodzianka, ale... może wysokość tego zwycięstwa, aczkolwiek widziałem, że Kuźnia no bardzo, bardzo w majówkowym składzie. Czyli nie było bramkarza Borka, no tak, i nie było Bagińskiego w ataku. No i w trakcie meczu 3 debiutantów weszło na murawę. No, Adam, takie no to tak, takie no, są ale koleje. To tylko to, mówię, że dlatego nie mówię do końca programu. Niespodzianka. Znaczy, jak gdyby, dlatego ja powiedziałem, że niespodzianką...
specjalnie podkreśliłem, że Iskra bije Kuźnię w ten sposób, bo 4-0 to na moim zdaniem jest dosyć mocne bicie, jeżeli patrząc na drużynę Kuźni, z którą... Zabierasz bramkarza i zabierasz najlepszego strzelca. Adam, ja nie wnikam, no Iskra też borykała się pierwszą rundę całą. Trzeba mówić, że Iskra, no wielkie brawa dla Iskry, bo to też jest druga, jedno to jest słabsza dyspozycja w tym meczu Kuźni Jawor, ale z drugiej, no... Tydzień temu remis... Kapitalna dyspozycja Księgieńcy. No tak, remis z KS-em Legnickie Pole i to trzeba powiedzieć, że pechowy remis, bo byli lepsi i mogli wygrać w tym spotkaniu, więc no, mieliby z czołówki dwa zespoły już na rozkładzie. No ale cóż, Konfeks wygrywa z Odrą Chobienia. Też ciężkie spotkanie, 4-3. Też warte odnotowania. Zryw Kłębanowice, grając od 27 minuty w 10, wygrywa z Kaczawą Mieniowice 3-2. No i to widmo gdzieś spadku oddala się od Zrywu. No też tak w ten sposób swoje urodziny pewnie uczcił trener Dominik Łysak. Dominik, wszystkiego najlepszego, utrzymania formy, no i sukcesów zawodowych i obyś zawsze był z PNL Cup, tak jak do tej pory. Jeśli chodzi o Zryw, no to mówię, tutaj gdzieś ta sytuacja jest taka, że no, Kłębanowice na własnym boisku z reguły punktują, no na wyjazdach jestem zdecydowanie gorzej. No i też tak, miałem okazję rozmawiać w ten weekend z Danielem Dudkiewiczem, mówił, że Zryw właśnie tymi punktami na własnym boisku to raczej nie musi się martwić o utrzymanie i tutaj nie będzie miał większego problemu. Zresztą podobnie tak jak Zamet, który teraz ponownie wygrał i myślę też już jest spokojny o to, jak to będzie wyglądało dalej. No właśnie, gol Zbigniewa Grzybowskiego, trenera grającego, nie uchronił Hojnowianki przed porażką z Zametem Przemków. My zobaczmy komplet wyników z tej serii spotkań. Zamet Przemków, Hojnowianka Hojnów 3-2, Zryw Kłębanowice, Kaczawa Bieniowice 3-2, Iskra Księgienice, Kuźnia Jawor 4-0, KS Legnickie Pole, Iskra Kochlice 5-2, Płomień Radwanice, Czarni Rokitki 5-0, Zawisza Serby, Pogoń Góra 3-1, UKS Huta Przemków, KS Męcinka 1-3, lider obronił swoją pozycję, Odra Chobienia, Konfeks Legnica 3-4. Ligowa tabela, KS Męcinka 51, KS Legnickie Pole 50, Konfeks Legnica 40, a Kuźnia Jawor 42 punkty. Tą część ligowej tabeli zamyka Kaczawa Bieniowice 31 oczek. Druga część ligowej stawki Odra Chobienia 30, a na dole Czarnie Rokitki 11, UKS Huta Przemków 12, Hojnowianka 20, Pogoń Góra 22 punkty. My przenosimy się do klasy A, grupa pierwsza i spotkanie, które wzbudzało duże emocje, jeżeli chodzi o niższe klasy rozgrywkowe w naszym regionie. Derby gminy Jerzmanowa. Dragon Jaczów podejmował u siebie Sokoła. Wynik 4-4. Posłuchajmy. No tak szczerze mówiąc, to mogliśmy szybciej zamknąć. Mieliśmy praktycznie w 48 i 49 minucie dwie sytuacje. Pasiaka nie trafił, za chwilę w końcówce Oskar Pikarski to samo powtórzył. No nie wiem, no, z metra nie wepnąć piłki do siatki, no to mówię, to nie wiem, jak to jest możliwe. No tutaj z remisu no, jesteśmy zadowoleni, to jest chyba aż remis, bo fakt, że przy 3-3 my byliśmy wtedy już w lepszej sytuacji, bo mieliśmy kilka sytuacji. Bramka na 4-3, kolejny prezent dzisiaj. No i remisujemy w ostatniej minucie, czyli dla nas jest remis bardzo dobrym wynikiem. Ja wiem, czy czegoś zabrakło. Nie, no obydwie drużyny grały do końca. Zresztą widać było to na boisku, tak 90 minut walki, 90 minut dobrego biegania. Jak na klasę uważam, że na dobrym poziomie ten mecz stał. No a czy zabrakło czegoś? No może troszeczkę szczęścia w tych sytuacjach takich, gdzie ta piłka się odbijała i nie chciała wpaść do tej bramki. Bramkarze też wytrzymali wynik i jeden i drugi dobrze bronił, więc no nie ma tu o czym mówić więcej. No mówiłem przy bramce 3-3 do swojego bloku defensywnego, że jak nie możesz wygrać, to zremisuj, czyli nie straćmy bramki, a z przodu może coś się uda strzelić. No i straciliśmy tą bramkę i teraz tak, mamy dystans 5 punktów do Jerzmanowej przewagi, nie tracimy kontaktu z czołówką, także ten remis powoduje, że dużo zmienia, także jesteśmy jeszcze w grze o te pierwsze miejsce. Te mecze między drużynami, które tutaj blisko siebie mieszkają, zawsze przyciągają dużo kibiców. Fajny mecz, fajne widowisko, także atrakcja dla kibiców przede wszystkim dzisiaj. No i mam nadzieję, że to u nas też gdzieś tam ci kibice będą. Adam, derby na wysokim poziomie. Mecz pełen dramaturgii, tak jak powiedziałeś, 3-1 prowadził Sokół do przerwy, później 3-3, 4-3 i w ostatniej minucie, tak jak mówiłem. A jeszcze jakie patelnie miał przy 4-3? Trener Sokół.
trener Mucha szanuje ten remis, bo udało się go wyszarpać w końcówce i tak jak jeszcze Adam tutaj wspomina, no można było załatwić sprawę kilka minut przed końcem. No i Soku potwierdziłby to, o czym ja mówiłem w ostatnich tygodniach, że ja bardzo cenię ten zespół, szanuję i jeszcze gdzieś tam wietrzyłem nadzieję, że oni gdzieś włączą się może nie tyle do walki na awans, ale patrząc na ten terminarz spotkań, to oni już całą czołówkę mają za sobą. Tylko ciekawe, wiesz, całą czołówkę to właśnie jest nawet gorzej, powiem ci, biorąc pod uwagę, no bo grasz wtedy z dołem, nie nadrabiasz tych punktów. Bo czołówka też już zagrała z tobą. No zgadza się, tylko że czołówka się bije jeszcze między sobą. Całkiem ciekawa sytuacja jest za to z Zadziorem Buczyna. Rycerze Wiosna, oni jeszcze całą czołówkę mają przed sobą praktycznie. Tak, zgadza się. Oni jeszcze mają prawie całą czołówkę przed sobą. Przegrali na razie tylko z Sokołem. Wypisałem, że obok Górnika Zadzior jest najlepszym zespołem Wiosny, 24 punkty. No i przegrał tylko z Sokołem. Tak, i gra jeszcze u siebie z Gwardią Białęka i w Lubinie z Górnikiem, więc ma lidera i wicelidera u siebie. Gdzieś tam chwaliliśmy Soku Jerzmanowa za tą Wiosnę, ale no gdzieś tam umykało to, że ten Zadzior naprawdę z meczu na mecz przechodzi jak burza, no 8 zwycięstw i tylko jedna porażka Wiosną, tak. więc tutaj to podkreślał trener Jurak, z którym gdzieś rozmawiałem też już poza kamerą, że szkoda tej jesieni. Że nie było kilku zawodników, kilka kontuzji. No i Wojtka Juraka, że nękały te kontuzje, no bo teraz ten zespół naprawdę wygląda bardzo dobrze. Zresztą powiesz, Scott, za chwilę to Jurak. No właśnie, RZS Buczyna, Łagoszowie Łagoszów, 4 do 2. Zadzior Buczyna. Słucham? Zadzior Buczyna, Łagoszowie Łagoszów, 4 do 2. Mamy materiał z tego spotkania, zobaczmy. Tych sytuacji mieliśmy całe mnóstwo, natomiast nie wykorzystaliśmy i był taki moment, że padła bramka na 3-2 i mieliśmy pewne problemy. Graliśmy w dziesiątkę, przeciwnik grał w dziesiątkę, nie potrafiliśmy tego wykorzystać. Niemniej jednak no, mieliśmy zdecydowaną przewagę, no takie mecze bywają. Chcieliśmy dzisiaj zdobyć 3 punkty i te 3 punkty żeśmy zdobyli. No ja tam do końca nie liczyłem, ale wydaje mi się, że chyba jesteśmy mistrzem Wiosny z tego co patrzę, bo ponieśliśmy tylko jedną porażkę właśnie z Jerzmanową. Też był mecz teoretycznie do wygrania. No, gramy nieźle, powiem tak. Gramy nieźle. Doszło do kilku zawodników, którzy mieli kontuzję. Mamy szeroką kadrę. Wygląda to coraz lepiej. Natomiast jeśli chodzi o sytuację w tabeli, no trudno cokolwiek dzisiaj powiedzieć. Natomiast no, naszym głównym zadaniem jest wygrywać mecze i zobaczymy, jak się będzie układała tabela. To znaczy, na pewno chcemy poprawić naszą grę. Jeśli poprawimy grę, no to wiadomo, że ta sytuacja w tabeli w przyszłym sezonie będzie lepsza. Natomiast no, tutaj jeszcze się wiele będzie działo w tej rundzie i w tym sezonie. Dlatego też mówię, koncentrujemy się na każdym naszym meczu, chcemy każdy mecz wygrać, a tabela jakby tutaj wszystko zweryfikuje do końca. Wiosnę wygramy my, natomiast całość, no trudno w tej chwili powiedzieć, bo sytuacja jest tak zagmatwana, teraz zespoły grają między sobą. W końcówce my gramy z tymi zespołami z czołówki. No nie chciałbym tutaj dzisiaj wyrokować, kto wygra tą ligę, bo sytuacja jest tak napięta, tak zrównoważona sytuacja, każdy z każdym może wygrać, nawet dzisiaj Łagoszowia coś tam próbowała, że no byłbym, nie wiem, prorokiem, gdybym dzisiaj chciał określić, kto wygra tą ligę. Adam, no cóż tutaj więcej mówić, no tak jak powiedzieliśmy przed tym materiałem, szkoda tej jesieni, to jest na ten moment 9 punktów straty do lidera. Wydaje się, że Górnik w takiej dyspozycji Lubin nie powinien roztrwonić tej przewagi, patrząc z perspektywy tych drużyn niżej, no bo wiemy, że na kontakcie jest jeszcze tam i Dragon Jaczów w miarę i Gwardia Białołęka, więc przede wszystkim Gwardia Białołęka, więc no nie wiemy jak tutaj będzie pierwsza trójka, ale jeżeli patrząc na te zespoły, czyli Soku Jerzmanowe i Zadzior Buczyna, no to wydaje mi się, że no nie roztrwonią tej przewagi i te dwa zespoły nie będą w stanie dogonić chyba. Ale kto wie, jak namieszają w walce o tą drugą lokatę. Strony, tak, możemy mówić, okej, okay, Górnik też ma fajny terminarz, bo gra z Gwardią u siebie, z Dragonem u siebie i Zadziorem u siebie. Ale z drugiej strony przegrywasz 3 takie mecze, 9 punktów i nagle już nie masz tej przewagi nad Zadziorem Buczyna. Tak, oczywiście. Więc oczywiście. To też jest, wiesz, no... Ja jestem pewien jednego. Będzie ciekawie do samego końca i wydaje mi się, że tutaj jeszcze nie jesteśmy w stanie weryfikować ostatecznego zarysu tej tabeli na koniec, bo tu może jeszcze być jakaś niespodzianka, tak jak mówię, z miejsc 4-5 czy 5-6. Tak, 5-6. Straszny zjazd zaliczyła tej Wiosny Kalina, Sobin, która spadła już na 6? Tak, 4-5 bardziej. Bardziej myślę tutaj o Sokole Jerzmanowa i właśnie drużynie z Buczyny. Myślę, że one jeszcze mogą tutaj namieszać w ligowej stawce i to nie jest powiedziane, że one zakończą na pozycjach 4-5. Jak będzie? Zobaczymy. Myślę, że trochę
zniwelują straty, ale już dogonić się ich nie dogonią, ale to będzie delikatne niwelowanie, bo naprawdę jedni ludzie w bardzo dobrej formie i trzeba to chwalić. Zresztą podobnie jak i pierwsza trójka, która też nie zamierza gdzieś tam odpuszczać, bo to tych punktów zdobywa regularnie bardzo dużo. Oczywiście. Zobaczmy komplet wyników z tej serii spotkań. Twierdza Fortuna, Twierdza Obora zdobyta, Korona Czernina wygrywa z Fortuną na wyjeździe 7-5. ZZPD Górnik Lubin, ZS Komorniki wiemy, walkover. Wiktoria Sieciny Orzeł Czerna 1-5, Wiktoria Parchów Mieszko Ruszowice 0-6, Dragon Jaczów Sekuje Żonowa 4-4, Zadzior Buczyna Łagoszowia Łagoszów 4-2, Gwardia Białęka Kalina Sobin 3-0. Ligowa tabela. ZZPD Górnik Lubin 58, Gwardia Białęka tuż za ich plecami 57 oczek, Dragon Jaczów 54, Sokół Jerzmanowa i Zadzior Buczyna po 49 punktów. Tą część ligowej tabeli zamyka Orzeł Czerna 37 oczek. Korona Czernina otwiera drugą część ligowej połówki z dorobkiem 33 oczek, a na dole Komorniki, które zostały zdegradowane, Stal 2 Chocianów 13 i Wiktoria Sieciny 16, Łagoszowia Łagoszów 17 punktów. W tej drugiej części, którą zaczynamy od analizy tego, co działo się w drugiej grupie legnickiej A-klasy. Tutaj poproszę o zbiorczy materiał zdjęciowy z czterech spotkań. Sparta Parszowice, Dom Stowarzyszenia Siedliska, Czarni Dziewin, Koleja Śmiłkowice, Grom Gromadzeń Wielowieś, Park Targoszyn i Unia Miłoradzice, Wilki Różana. Do Parszowic przyjechał zespół Dębu Stowarzyszenia Siedliska, który tej rundy nie może zaliczyć do udanych. Dębowi jak dotąd tu zbierali raptem 9 punktów i ten stan rzeczy nie zmienił się po niedzielnym spotkaniu. Spadkowicz z okręgówki uznać musiał wyższość wicelidera z Parszowic, przegrywając 1-4. No słaba, naprawdę ta wiosna na razie w wykonaniu Dębowych, tym bardziej, że oni byli wysoko w ligowej tabeli, bodajże drugie miejsca tam, trzecie? Trzecie chyba, tak? Dębowi mieli nie po... Nie wiem, czy mieli trzecie, czy nie było to nawet czwarte, piąte, ten, czy to... W każdym razie długo walczyli. Myślę, że Sparta i Czarni byli na tym podium. Czarni Dziewin walczący korespondencyjnie ze Spartą Parszowice o drugą lokatę nie mogli pozwolić sobie na potknięcie z ostatnim w tabeli zespołem z Miłkowic. Trzeba jednak przyznać, że zespół Andrzeja Nowińskiego prezentuje się zdecydowanie lepiej aniżeli w pierwszej rundzie, ale nie dał on rady sprostać w Dziewinie Czarnym. Kolejarz przegrał 2-4 i w dalszym ciągu kupuje ostatnie miejsce. Czarni tracą 1 punkt do Sparty Parszowice. I biorąc pod uwagę to, co jest w ligowej tabeli, to by naprawdę raczej drugie miejsce tej grupy nie dało was. Zgadza się. Nieoczekiwaniem będący na fali wznoszącej Grom Gromadzeń Wielowieś uległ i to na własnej płycie zajmującemu przedostatnie miejsce zespołowi Parku Targoszyn 1-2. Kluczowym momentem wydaje się być niewykorzystany rzut karny przez gospodarzy przy wyniku 1-1. Ostatnie spotkanie, rewelacja jesieni, czyli drużyna Wilków Różana w zupełnym odwrocie na wiosnę. Zespół ten w niedzielę doznał 5. porażki z rzędu, tym razem ekipa z Różanej przegrała w Miłoradzicach z tamtejszą Unią 1-3. No i ogólnie trzeba powiedzieć, że Wilki wiosną przegrały 7 z 9 spotkań. W tabeli wiosny byliby na przedostatnim miejscu. Adam, co dzieje się z Wilkami Różana? Tego nie wiem, ale tak jak wspomniałem, no... co się dzieje. No to teraz pytanie, co się dzieje z Wilkami, albo co się dzieje z innymi zespołami, no bo tu akurat wiemy, co się dzieje z Rodłem Granowica na pewno. No tak. Tam jest, to jest obok Mewy Kunice najlepszy zespół wiosny. Wcale mnie to nie dziwi. Pomimo tego, że jak wyglądała jesień. No tak jak mówię, no wiesz, że to dużo nie trzeba, żeby zmienić oblicze poszczególnych zespołów. Właśnie pokazuje to przede wszystkim Rodło, dwóch, trzech zawodników, których dochodzi i nagle zespołu, który w rundzie jesiennej bił się o to, żeby nie znajdować się w strefie spadkowej, nagle wędruje gdzieś w górną część tabeli, ale mówię, kluczowa informacja, tak w trakcie tej informacji o Dziewinie mówiliśmy, no wicelider w tej grupie ma 50 punktów w 24 meczach, czyli Parszowice w grupie pierwszej Gwardia to w tej samej ilości meczów ma punktów 57, więc myślę, że w tym roku no dość wyjątkowo, akurat z tej grupy no nie ma co liczyć na was drugiego miejsca. No, matematyka na razie nie kłamie. Jeszcze kilka spotkań do rozegrania, ale będzie chyba bardzo niebywale ciężko. Popatrzmy, no jeszcze w pierwszej grupie więcej niż Sparta ma Dragon Jaczów 54, tak, zgadza się. A 49, czyli punkt mniej ma Soku i Zajon. No tak, które zajmują miejsce 4-5. No. Tak? Tak. 4-5.
Adam, no trzeba też jak gdyby zauważyć tą lepszą dyspozycję kolejarza Miłkowice, no bo to też powtarzamy systematycznie. Zdarzają się im takie mecze, jak na przykład z Mewą Kunicę, gdzie ten wynik jest wysoki, ale wiele takich spotkań, po których oni walczą i też punktowali już wiosną. No i teraz też postawili się czarnym 9, może nie jakoś tam, nie wiadomo jak, ale 4-2 na terenie rywala. No progres jest, aczkolwiek no utrzymanie chyba no już nie ma szans. To, o czym mówiliśmy i też mówił trener Nowiński w jednym z wywiadów. Dlatego tym bardziej trzeba się cieszyć z tego, że kolejarz pomimo tego, że już praktycznie na utrzymanie nie ma szans, to gra stosunkowo dobrze i jest w stanie nawiązać walkę z tymi zespołami, które no spisują się całkiem nieźle, bo pamiętajmy, no przegrać w Dziewinie z Czarnymi 4-2, no to jest naprawdę, powiem tak, jest wiele zespołów, które z większym bagażem bramek wyjeżdżali z gminy Ścinawa i dlatego trzeba podkreślać no, tą bardzo dobrą formę. No, kiedy chwalimy, to chwalimy, ale też trzeba powiedzieć, no chyba największa niespodzianka tej serii spotkań w tej grupie, no to jest ta porażka Gromu u siebie z Park Targoszyn. To jest troszkę taki zespół jak Czarni Golanka i też tak cały sezon średnio, ale w tamtym roku to oni chyba Mewę zestrzelili? Chyba tak. W rundzie rewanżowej to oni chyba Mewę chyba zestrzelili tak. I wtedy zaczął się ten słabszy i zryw wtedy awansował na pierwsze miejsce, już tego pierwszego miejsca nie oddał. Więc Park to jest zespół, który gdzieś tam potrafi sprawić niespodzianki. Tym bardziej, że no ta, w tym sezonie no już tak, remis właśnie z Gromem u siebie i teraz zwycięstwo na wyjeździe w okrojonym składzie Grom, no ale to tak jak mówiliśmy w przypadku innych drużyn, to jest taka liga, majówka, no i to się rządzi swoimi prawami. Brawo dla Parku Targoszyn, że gdzieś tam zapunktował, no i też walczy o to, aby opuścić tą przedostatnią lokatę. Grom walczy o czwarte miejsce, no i zobaczymy, jak to wszystko się skończy. My rzućmy okiem na komplet wyników. Albatros Jaśkowice, Radło Granowice 3-7, Sparta Parszowice, Dom Stowarzyszeń Siedliska 4-1, KS Kłopotów przegrywa wysoko z Mewą Kunicę 0-6. Tutaj się chwileczkę zatrzymam. Dochodzą słuchy, że trener Kotlarz mocno będzie zabiegał o wzmocnienie zespołu na przyszły sezon i do A-klasy mogą trafić nazwiska, które znamy już z wyższych klas rozrywkowych, więc kto wie, jak ten Kłopotów będzie wyglądał i czy nie będzie walczył o czołówkę w przyszłym sezonie. Bazant Piotrowice, KS Winnica 5-2, Czarni Dziewin, Kolejarz Miłkowice 4-2, Grom Gromadzień Wielowieś, Park Targoszyn 1-2, Unia Miłoradzice, Wilki Różana 3-1. Wynik meczu Tęcza Kwietno, Orzeł Mikołajów, jeżeli dobrze kojarzę, 1-0 dla Tęczy Kwietno. No pojedynku, tak, nawet tak, 1-0 było na boisku na stronie, na fanpage'u Tęczy jest opisany jako no, mecz, który prowadził Orzeł Mikołajowice, no ale takie mecze też się zdarzają, no i Tęcza z kompletem punktów. Mewa Kunice 65 oczek, już 15 punktów przewagi nad drugą Spartą Parszowice. Czyli co, zatwienia was? 24, a mamy drużyn 30 meczów. 30 meczy. Bezpośrednie mecze lepsze za tydzień miałeś. Tak, no tak. Czyli za tydzień już będą otwierane szampany, jeżeli oczywiście wygrają, bo to też różnie może być. Aczkolwiek no wydaje się, że tak. Mewa Kunice 65, Sparta Parszowice 50, Czarni 9, 49 oczek. Dół ligowej tabeli, Kolejarz Miłkowice 8, Park Targoszyn 22, Orzeł Mikołajowice 24, Bazalt Piotrowice 25 i Kłopotów 27 punktów. No. Zobaczymy, jak to będzie tutaj też między Parkiem, Orłem, a Bazaltem w zasadzie. Wydaje mi się, że Kłopotów nie będzie zamieszany w tą walkę o to przedostatnie miejsce, o uchronienie się przed przedostatnim miejscem, ale zobaczymy. Adam, krótko o tym, co działo się w trzeciej grupie, a działo się szczególnie w Wilkowie, gdzie miejscowa Wilkowianka prowadziła po 58 minutach z Orlikiem Okmiany 3-0, a w 82 minucie mieliśmy już 3-3, więc też prawdziwy roller coaster. No a wiemy, jak to jest. Przysłowie mówi w przypadku siatkówki. Jeżeli prowadzisz 2-0 i nie wygrywasz 3-0, to przegrywasz ten mecz 2-3. I tutaj mogło być podobnie, ale to w 93 minucie Wilkowianka przychyliła szale zwycięstwa na swoją korzyść, a bohaterem tego spotkania Michał Maciejski, który uszczelił hat-trick i który właśnie zdobył tą bramkę w 93 minucie. Adam, na pewno było co oglądać na tą majówkę w Wilkowie. Mówię, gdzieś tam było kilka meczów w naszym regionie. Tak jak wspomniałem, meczu w Jaczowie, tej Wilkowie też fajne widowisko, zakończone też trafieniem w 93 minucie. Tam trafieniem na remis, tutaj na zwycięstwo, więc radość myślę podwójna i Wilkowianka tym samym potwierdza swoją dobrą dyspozycję wiosną, równie dobrą jak Ornik Okmiany, który aktualnie zajmuje bodajże czwarte miejsce.
miejsce w tabeli i wciąż jesteś w tym czubie. No, co prawda strata do czołowej trójki jest stosunkowo duża, ale ta walka o tą czwartą pozycję też pomiędzy kilkoma zespołami będzie na pewno bardzo ciekawa do samego końca. Zgadza się. Orlik, przypomnijmy, jest Beniaminkiem, więc tutaj też szapoba na razie za to, co udało się już osiągnąć. Może niewielka niespodzianka, ale niespodzianka pewnie w Lipie, gdzie miejscowi pokonują Huragana Proboszczów, tak chwalonego przez nas w ostatnich tygodniach 4-2. No i to też komplikuje pewnie Huraganowi tą szansę gry o awans, chyba trzeba też powiedzieć. No tak, ale z drugiej strony no to drugie miejsce tutaj jeszcze może być ciekawie, bo biorąc pod uwagę to, jeśli w pierwszej grupie Gwardia, to już jest wyższa matematyka, jeśli Gwardia by zajęła drugie miejsce, nie zagrałaby, bo nie dostała licencji, by nie przystąpiła do drużyny w klasie okręgowej, to wtedy nie wchodzi trzeci zespół z pierwszej grupy, tylko drugi zespół. Drugi najlepszy, no a biorąc pod uwagę, że Prusice w tym momencie mają 51-20 w 22 meczach, to i tak są mają więcej punktów, mimo że dwa mecze rozgrane mniej niż Sparta Parszowice, więc tutaj też może się okazać, że to właśnie tutaj drugie miejsce może dać awans, a do tego drugiego miejsca Huragan pomimo tej porażki, no jak najbardziej jeszcze ma szansę wskoczyć. No i co? Kolejne zwycięstwo Feniksu Pielgrzymka, tak skreślanego przez wielu, tak już upatrujących... Też przez nas, oczywiście, ale też wiele osób właśnie już mocno w internecie przekreślało szansę Feniksu na utrzymanie. Proszę bardzo, kolejne 3 punkty. No i... Majówka dla Feniksu. I majówka dla Feniksu. I to może zadecydować, ta majówka może zadecydować o tym, że Feniks zostanie, uchroni się przed ostatnim miejscem. No tak, no ale tutaj to jeszcze musi się troszeczkę sprężyć, no żeby nie zająć tych dwóch ostatnich miejsc, czyli miejsca 15 przede wszystkim trzeba zająć, żeby utrzymać to, trzeba zająć miejsce 14. Tutaj to wcale też mimo tych zwycięstw nie będzie tak łatwo. Adam, zobaczmy komplet wyników z tej serii spotkań. Burza Gołaczów, Górnik 2, Złoteria 0-6, Przyszłość Prusice, Orzeł Zagrodno 3-1, Skora Jadwisin, Nysa Wiadrów 5-2, Feniks Pielgrzymka, Urpal Sokół Krzywa 3-2, LZS Lipa, Huragan Proboszczów 4-2, Błękitni Kościelec, Płomień Michów 3-2, Wilkowianka, Wilków, Orlik Okmiany 4-3. Ligowa tabela, Górnik 2, Złoteria 52, Przyszłość Prusice, jedno spotkanie rozegrane mniej 51, Huragan Proboszczów 47, Orlik Okmiany 41 punktów. Dół ligowej tabeli, Burza Gołaczów 9, Feniks Pielgrzymka 14, Nysa Wiadrów 16 i Płomień Michów 20, Urpol Sokół Krzywa 21 punktów. Więc tutaj też będzie ciekawie. My krótko porozmawiajmy jeszcze o tym, co działo się w pierwszej grupie legnickiej B-klasy, bo do tej grupy się przenosimy. Wiktoria Borek wygrywa w Wierzchowicach z Amatorem, no a Sparta przegrywa chyba nieoczekiwanie przed moście w Wiewierzy z Wiewierzanką. No i teraz robi się 4 punkty przewagi nad tymi klubami, czyli Wiktoria Borek prowadzi, Sparta jest druga, 4 punkty in minus. No tak, a jeśli Wiktoria teraz wygra w weekend, to myślę, że sprawa awansu mamy definitywnie rozstrzygnięto. Ale dodajmy, że mecz będzie rozgrywany w Przedmościu, gdzie miejscowa Sparta, czyli wicelider, podejmuje u siebie Wiktorię Borek i albo zniweluje te straty, albo 4 punkty zostaną, albo nadrobi, nie zniweluje, bo zniwelować nie będzie w stanie 4 punktów. Zmniejszy tą różnicę do 1 punktu, może zostać 4, albo zostanie powiększona. Wiktoria pojedzie na pewno do Przedmościa z celem nie przegrać, bo to 4 punkty, nawet jak zostaną po tym meczu, to myślę, że spokojnie starczą trenerowi Kwaśnikowi i jego zespołowi, żeby analizując nawet powalczyć. Jedno potknięcie. No więc... Myślę, że tutaj na spokojnie będzie kilka takich ciekawych meczów, ten weekend mamy, więc w różnych ligach. No i zobaczymy, no pomału wchodzimy w tą ostateczną rozgrywkę, zostało 4-5 tygodni i będziemy wyjaśniać, no wszystko wskazuje na to, że tak jak wspominaliśmy, Kunice już za tydzień sobie mogą zapewnić, znaczy w ten weekend mogą sobie już zapewnić a potem już kolejne będą masowo przychodzić, bo to raczej nie będzie z tym większych niespodzianek. Zobaczmy komplet wyników z tej serii spotkań. KS Kłobuczyn, Odra, Grodzic Mały, wiemy, 0-3, Amator Wierzchowice, Wiktoria Borek, 2-8, Wiewierzanka, Wiewierz, Sparta, Przedmoście, 2-1, Zryw Kotla, Sparta, 2, Grębocice, 0-6, Błyskawica, Luboszyce, Sokół, Niechlów, 1-3, Sparta, Skarpa, Orsk, LZS, Koźdice, 0-2. Ligowa tabela, Wiktoria Borek, 42, Sparta, Przedmoście, 38, Sparta, 2, Grębocice, 37 punktów.
dół ligowej tabeli. Kłobuczyn, wiemy, wycofał się z rozgrywek. Skarpa Orsk 3 punkty, Odra Grodziec Mały 16, Amator Wierzchowice 16, Zrywkotla 18 punktów. A my przenosimy się do drugiej grupy legnickiej B-klasy. No i tutaj zbiorczy materiał zdjęciowy z czterech spotkań. Górnik 2 Polkowice, Perła Potoczek, Kłos Moskorzyn, Kupryt 02 Sucha Górna, Błysk Studzionki, LZS Nowa Wieś Lubińska i LZS Żelazny Most, Platan Siedlce. No trzeba powiedzieć jasno, że we wszystkich tych spotkaniach zwyciężali faworyci, patrząc w ligową tabelę, aczkolwiek... No właśnie, dobrze, że dodałeś to patrząc w ligową tabelę. Patrząc w ligową tabelę, właśnie chciałem do tego dojść. No tak jak tutaj widzimy, Górnik 2 Polkowice pokonał Perłę Potoczek 7-1, Kłos Moskorzyn pokonał Kupryt 02 Sucha Górna 6-0, aczkolwiek też tutaj właśnie podkreślaliśmy ostatnio dobrą postawę Kuprytu 02 Sucha Górna, no i trochę mnie dziwi ten rozmiar tej porażki. Błysk Studzionki, LZS Nowa Wieś Lubińska 4-1, LZS Żelazny Most, Platan Siedlce 1-3. Właśnie w najciekawszym z tych spotkań pojedynku między Żelaznym Mostem a Platanem Siedlce do 90 minuty utrzymywał się wynik remisowy 1-1. Jednakże w doliczonym czasie gry to Platan był skuteczniejszy i zdobył 2 gole, wygrywając tym samym 3-1. Adam, no właśnie, jakbyśmy mieli wskazać przed tym, tą serią spotkań, najciekawsze spotkania, pewnie Kłos Moskorzyn, Kupryt 0-2 Sucha Górna, bo bylibyśmy ciekawi, czy Kupryt jest naprawdę na tyle mocny, żeby sprostać... Szczególnie, że to przed tą rundą, po wycofaniu się Komornik, wiele się mówiło, że część zespołu z Komornik do Kłosa Moskorzyn, a część do Kuprytu, więc to też było, można powiedzieć, dodawało mecz LZS Komorniki. Zgadza się. No i na pewno właśnie LZS Żelazny Most, Platan Siedlce to jako to drugie spotkanie, które byśmy wskazali na to, które może dostarczyć się emocji i sprawić jakąś tam niespodziankę. Było blisko kolejnych punktów dla LZS-u Żelazny Most, no ale końcówka zadecydowała o tym, że jednak to Platan wyjeżdża z Żelaznego Mostu z kompletem punktów. No tak, no Platan w tym sezonie no, zdecydowanie słabiej niż poprzednich. No i Żelazny Most, trzeba przyznać, że jest zespołem mocniejszym, niż by się mogło wydawać, no bo jeszcze kilka lat temu, jak zaczynaliśmy robić programy, no to gdzieś tam przyzwyczajali nas do tego, że no nie byli w stanie wygrać. No ta seria raz trwała prawie rok, a teraz drużyna nie dość, że regularnie punktuje, no to jeszcze, tak jak widzimy, no przyjeżdża Platan Siedlce do 90 minuty remis i no pech, no wpadło na 2-1, pewnie chcieli jeszcze powalczyć o bramkę na 2-2, dostali trzecią dostali i sędzia gwizdą końca. Dokładnie. Komplet wyników z tej serii spotkań. Wiktoria Tymowa, wiemy, wycofała się z rozgrywek, więc Sparta 2 Rudna dostaje komplet punktów. Zamęt 2 Przemków, Relaks Szklary Dolne 3-2, LZS Żelazny Most, Platan Siedlce 1-3, Błysk Studzionki, LZS Nowa Wieś Lubińska 4-1, Górnik 2 Polkowice, Perła Potoczek 7-1, Kłos Moskorzyn, Kupryt 0-2 Sucha Górna 6-0. Ligowa tabela, Górnik 2 Polkowice 54, Unia Szklary Górne 45, Kłos Moskorzyn 44 punkty. Dół ligowej tabeli, LZS Nowa Wieś Lubińska 11 i LZS Żelazny Most 13 punktów. Wiemy, że tutaj na samym dole Wiktoria Tymowa mimo tych 16 punktów, no bo ona wycofała się z rozgrywek. Trzecia grupa legnickiej B-klasy. Tu ze swoją kamerą byliśmy w Chocianowcu, gdzie miejscowy Kryształ grał z LZS-em Biała. No i zwyciężył 5-0. Zobaczmy materiał wideo. Można być zadowolonym. Troszeczkę odpuścili sobie ten mecz też, bo za tydzień jest lider. Dzisiaj tak rekreacyjnie, tak naprawdę podeszliśmy do tego. No, mogą, można było więcej, ale no to jednak jest spokojnie. Na pewno jest się czego obawiać, oni idą konsekwentnie na ten awans, chcą tego awansu. Aczkolwiek u nas było 6-3 dla nas, wygraliśmy ten mecz. No, zobaczymy, to jest tylko B-klasa i tylko piłka nożna. Adam, no to teraz, tak jak słyszeliśmy, no mecz ważny dla układu ligowej tabeli i też... Jeżeli ktoś ma popsuć chyba Kaczawie tą drogę do awansu, no to tylko został chyba Kryształ Chocianowiec, który teraz jedzie właśnie do Bieniowic rozgrywać mecz z rezerwami. Jeśli Bieniowice wygrają, wydaje mi się, że już możemy powiedzieć, że no mają awans i nikt tam nie zagrozi, bo będą mieli gdzieś margines dwóch błędów. Nawet jeśli Trzebnice wygrają swój mecz, no to będą mieli margines dwóch błędów, bo pamiętajmy, jeśli Chocianowiec sprawiłby niespodziankę, a u siebie wygrał z Kaczawą 2 Bieniowice 6-3 jesienią,
no to ta przewaga Kaczawy nad Arką może maleć do jednego punktu, więc to jest jeden remis i wygrany. Wtedy na dwóch. No, więc tutaj to jest chyba ostatni zespół, który gdzieś tam jest w stanie wygrać i namieszać, ale żeby to się stało, no to musi wygrać, żeby gdzieś tam jakąś minimalną, chociaż niespodziankę Kaczawie można było sprawić, ale w przypadku zwycięstwa wydaje mi się, że no, mimo wszystko tak to mecz się zakończy i Krysztof będzie miał spore problemy, żeby wygrać w Kaczawie. Zresztą widzimy, jak jest podejście Kaczawy do awansu, no to będzie naprawdę ciężkie, ale tak jak mówię, jesienią udało się Kryształowi wygrać u siebie 17 meczów, 17 osób bodajże na meczu w barwach Kryształu i no widać, że drużyna no nie zamierza odpuszczać i tak jak wiemy, no szeroka kadra jest często bardzo ważna. No właśnie, wydaje mi się mimo wszystko, że jednak Kaczawa wyjdzie obronną ręką z tego spotkania. Zważy się na to, że patrząc na rotacje w składzie, jakie następują, to wydaje mi się, że... To, że Dawid Śliwiński ostatnio dość często tam grywa. też właśnie się zdarza. Teraz chyba dostał po gradacji kartek czerwoną w pierwszym zespole. Nie wiem, jak to tam będzie miało wpływ na dalsze występy. My zobaczmy komplet wyników z tej serii spotkań. Radziechowianka, Radziechów Orlik 2 Ogniany 7-0, Kryształ Ocianowiec LZS Biała 5-0, Zryw Stary Łom, Kaczawa 2 Bieniowice 2-7, Arka Trzebnice, Wiktoria Niemstów 7-0 i Karę Miłogostowice, Iskra 2 Kochlice 9-1, Start Osetnica, Mewa Goliszów 0-3, Huzar Raszówka, Iskra Niedźwiedzice 8-0. Kaczawa 2 Bieniowice 49 punktów, Arka Trzebnice 45, Kryształ Ocianowiec i Ikar Miłogostowice po 44 oczka. Dwuligowej tabeli, Start Osetnica, wiemy, LZS Biała 8, Orlik 2 Okmiany 9 punktów. Krótko już sobie tylko omówimy to, co działo się według nas najciekawszego w dwóch pozostałych grupach, czyli grupa czwarta i grupa piąta. Grupie czwartej drugie zwycięstwo z rzędu Czarny Golanka. No i Korona, która w pierwszej rundzie jako jedyna pokonała Krokusa, przepraszam, nie Krokusa, tylko Błękitny Koskowice, tym razem przegrała w Koskowicach z miejscowymi aż 2-8. Czarni Golanka, przebudzenie na koniec sezonu. No tak, no ale bardziej to, tak jak wspomniałeś, ten mecz Korony Kawice jest tutaj ważny, no bo to oznacza, że Błękitni Koskowice już są naprawdę bardzo blisko awansu i lada moment powinni sobie zapewnić się na awans. Tam już jest 7-8 punktów bodajże nad drugim zespołem w lidze ciężko sobie wyobrazić, żeby no, Koskowice już potrafiły to roztrwonić i trzeba się pomału przychować za klas. No właśnie, Adam, to jeszcze może od razu, zanim jeszcze tabela, to już później przeanalizujemy tylko dwa komplety wyników. W piątej grupie lider Huragan Nowa Wieś Złotoryjska remisuje z Tatrą Krzeniów 3-3 i to jest chyba ten mecz, który wzbudza najwięcej emocji po weekendzie, no bo to też powoduje, że ta tabela dalej się spłaszcza. Tam jest miszmasz. Jak nie Wojcieszyn traci punkty, to Huragan i tak się wymieniają i koniec końców zaraz się okaże, że w ostatniej kolejce się wszystko rozstrzygnie, a jeżeli mamy kilka takich lig, no to aż strach pomyśleć, jak będziemy rozpiskę układać na ostatni weekend. No, będzie trzeba w poprzednich sezonach to raczej te zespoły troszkę szybciej sobie zapewniały te awanse, a teraz to no tak wiecie, poza Kunicami. Będziemy musieli pisać podanie do prezesa, żeby nam jeszcze z dwóch operatorów podrzucić. No, to mówię, że poza Kunicami. No, w zasadzie no, to już, Polkowiczanie może wcześniej. No, no tak, rezerwy. Tak, i tak. Rezerwy też. Borek może. No tak, patrząc na to tak, w okręgówce może być o mistrzostwo walka do ostatniej kolejki, o mistrzostwo, później w A-klasach, tak, w pierwszej grupie. Tam to tutaj też w ogóle jazda bez trzymanki. Na drugiej wiemy, Kunice, w trzeciej grupie tam też czekamy. No i tak jak powiedziałeś, pierwsza grupa, Wiktoria Borek, Sparta Przedmoście, tu zobaczymy jak będzie po tej kolejce. No i już po dalej... Po drugiej Polkowice. To pewniak. W trzeciej jest... No może być Kaczawa. Tak. Aczkolwiek to też 4 punkty nad Trzebnicami, niezależnie od meczu z Chocianowcem, to i tak przedostatnia kolejka. No Koskowice trochę szybciej, no piąta grupa do końca, a jeszcze trzeba pamiętać, że są to drugie miejsca. Zgadza się. Już nie wspominam o spadkach w okręgówce czy A-klasie.
też pewne ciekawe mecze i też może tak los decydować o tym, że w ostatniej kolejce wszystko. I liczenie tego, co się dzieje w trzeciej lidze. Zgadza się. Zobaczmy komplet wyników z czwartej i piątej grupy legnickiej B-klasy i jak prezentują się tabele po tej serii spotkań. Błękitni Koskowice, Korona Kawice 8-2, LZS Budziszów Wielki, Campus Lusina 1-2, Czarni Golanka Dolna, Gama Ujazd Górny 3-1, Unia Rosochata, Orzeł Konary 3-0, Zjednoczenie Gościsław Krokus, Kwiatkowice 2-9, Cicha Woda, Tyniec Legnicki, Orzeł Pichorowice 4-1. Ligowa tabela: Błękitni Koskowice 52, Krokus Kwiatkowice 44, Korona Kawice 30 i Campus Lusina 39 punktów. Dół ligowej tabeli: Gama Ujazd Górny 8, Orzeł Konary 12, Czarni Golanka Dolna 13, LZS Budziszów Wielki 16 punktów. I od razu to, co działo się w piątej grupie. Sokół Sokołowiec, Płomień, Nowa Wieś, Grodziska 2-5, Zjednoczeni Nowiza, Orzeł, Wojcieszyn 2-4, Huragan Nowa Wizu, Toryjska Tatra, Krzeniów 3-3, Iskra Jerzmanice Zdrój, LKS Chełmiec 4-6, Kuźnia 2 Jawor, Lechia Rokitnica 1-2, Lubiatowianka Lubiatów, Platan Sichów 6-1. No i ligowa tabela: Huragan Nowa Wieś Zutoryjska 44, Orzeł Wojcieszyn 43 i na najniższym stopniu podium rezerwy Kuźni Jawor 36 punktów, a na dole Sokół Sokołowiec 0, Ratej Paszowice 13, Platan Sichów 16 punktów. No i tutaj zadałem, podsumowaliśmy ten pomajówkowy, tą majówkową kolejkę w zasadzie. No i też z naszego programu wynika, że i ten weekend zapowiada się ciekawie. Jest kilka takich spotkań, które no już mogą prawie że zdecydować o awansach, a w jednym przypadku o awansie. No tak, no tutaj będzie na pewno ciekawie. No Kunice, no, początek maja, dobry termin na już świętowanie awansu, ale zobaczymy. Tutaj to na spokojnie akurat o Kunice to wiedzieliśmy od dawna, że to będzie jeden z pierwszych zespołów, jeśli nie pierwszy, który awansuje. No nie, jeszcze Polkowice, rezerwy. No tak, no, to też lada moment, no, aczkolwiek mimo wszystko jest mocna Unia Chlary Górne za nimi i wiesz, te 6 punktów zdobyte z nimi to jest 6 i ewentualnie jakieś stracone, to też nie była taka różnica, gdzie tak jak z Kunicami, no tak. Że za plecami Kunic tam wszyscy między sobą tracili, a Unia mimo wszystko regularnie wygrywa. Ja podejrzewam, że mimo nawet wywalczonego szybkiego awansu, znając Jacka Kanasa, to tam ta przewaga jeszcze się zwiększy, bo będzie chciał udowodnić wszystkim, że też... Zobaczymy, kiedy imprezę skończą. No, przyjdzie czas pewnie na świętowanie, także zobaczymy. Nie, no trzeba na pewno pogratulować. Nie, no są dalej ostrożni, jeszcze tydzień temu rozmawiałem Stasiem Wietrzakiem, mówię, że dopóki nie ma awansu, nie ma nie ma zobaczymy, co się wydarzy, będzie awans na uczeni z poprzednich lat, wtedy będzie zabawa. No nic, nie pozostaje nam nic innego, jak podziękować Państwu za oglądnięcie kolejnego odcinka programu Piłkarskie Niższe Ligi. Zapraszamy na już kolejny odcinek ze studia telewizji regionalnej. Żegnają się z Państwem Radosław Salamon. A Sadam Michalik. Do zobaczenia. Do zobaczenia.